Uchodźcy z Ukrainy, gdzie od 2 tygodni toczą się walki z rosyjskim agresorem, stanowią już w Polsce ponad 1 000 000 osób. Dzięki specustawie, którą przyjął parlament, będą oni mieli dostęp do programów pomocowych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego w ZUS-ie pomyślano o języku ukraińskim. Już lada moment ruszy infolinia w języku ukraińskim. Dostępni będą tłumacze w naszych placówkach ZUS tego języka. W przygotowaniu są także materiały, które wydrukujemy dla obywateli Ukrainy. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terytorium przewiduje, że jeżeli uchodźca wjechał legalnie do Polski z Ukrainy po 24 lutego i zadeklarował zamiar dalszego pozostania na naszym terytorium, jego pobyt będzie uważany za legalny przez okres 18 miesięcy. Wszyscy widzimy, że uchodźcy to przede wszystkim kobiety i dzieci, dlatego niezwykle ważne są rozwiązania z zakresu polityki rodzinnej przewidziane właśnie dla obywateli Ukrainy. Po wejściu w życie specustawy uchodźcy z Ukrainy uzyskają natychmiastowy dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia od państwa polskiego w postaci dostępu do pomocy doraźnej, rynku pracy oraz świadczeń i usług społecznych, to jest edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń na rzecz rodziny.